Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rise of Berserk z tej strony Tito. Wybaczcie, że tak długo nie było odcinka, no ale niestety pojawił się Expansion Pack w sadzie, no i w sumie można powiedzieć, że zapomniałem, odstawiłem Rise of Berserk w kącik. Natomiast bardziej skupiłem się na Skull Dragons, no i w sumie szkoda, bo przepadły mi dwa całkiem fajne smoki. Jeden był Moldurfe, czyli smok, który najpierw pojawił się w Skull Dragons, no a drugi to wiadomo z najnowszego, z piątej części już sezonu jeźdźców smoków na krawędzi, Tribe Strike, czyli powiedzmy sobie szczerze Pokémon, bo inaczej tego smoka nie można powiedzieć, w ogóle nie pasuje, jest bardziej taki, no, jak Pokémon, jak Pikachu ma dalsze fazy rozwoju, to taki dosyć podobny, z potrójnym, rozdzielanym ogonkiem, z, powiedzmy, z zakończonym, tak jak ma Skorpion zakończony, także tak by to wyglądało, ale moi drodzy, oczywiście coś ciekawego dzisiaj i tak dla was przygotowałem, także zacznijmy najpierw od Tytanów, wybrałem sobie cztery. I co my tutaj mamy? Oczywiście mamy pierwszego koszmara ponocnika i o niego prosił Bartek Tuwalski, czyli mój drogi, tak wygląda koszmar ponocnik jako tytan. Jako drugi oczywiście Sandro i tytan, już go chyba pokazywałem z 5 czy 6 razy, no ale Wolf and... Nie, jak to jest? Wolf Besat. Beast? Besat, dobra. Zażyczył sobie takiego smoka także. Także tak to wygląda. Sandro, no mówię, chyba z 5 czy 6 razy go pokazałem. Co my tutaj mamy? Oczywiście Plika Bagla, czyli kolejna nazwa, która łamie język. W większości znam. No i od niego ktoś to tutaj mamy. Zewir prosił. Także tak wygląda. No ale całkiem fajnie wygląda w stosunku do zwykłego. No i ostatni smoczek. Slickrifer, Dragon, Maniak. Większość oglądających tych odcinków to naprawdę Dragon Maniacy, że lubią sobie popatrzeć na kolorowe, fajne smoczki, także tak by to wyglądało. Smoki Tytany, jakie dzisiaj przygotowałem. A, uciekło mi tutaj. Zmieniłem program do nagrywania chwilowo na jeden odcinek, bo coś mi nie chce działać, także takie przeskoki będą. Co my tutaj mamy? Tak, moi drodzy, mamy kartę dzisiaj. Jedną sobie tylko przygotowałem również. Karta premium oczywiście wypadnie. No tak, już niewiele było do run, także karta premium mi wypadła. Zaraz zobaczymy, co dostanę w tej karcie. 2700 run. 100 kawałków żelaza. 1 item. 1350 i furnace. Furnace, czyli moi drodzy, smoka, którego nie mam. Kolejny smok premium. Musimy go gdzieś umiejscowić. Nie przygotowałem sobie miejsca. Czekajcie, spróbuję tak do góry. Może mi się nie wyświetli ten komunikat. Nie da rady. Hangar. Musimy oczyścić miejsce. Który smok tutaj... Dobra, schowamy ciebie, Swordstealera. I damy kolejnego smoka premium. Na sam koniec lecimy. Jeszcze. Dobra. I umiejscowimy go tutaj. Czyli tak wygląda Thunderpede jako premium, smok premium. Tutaj mamy fajna lawa, tutaj nam spływa. Czyli tak to wygląda. Wykarmimy go troszeczkę go. O! Aleś ty tutaj groźny się zrobił. I wiecie co, może byśmy zobaczyli opis. Co tam o tym smoku? Czekajcie, posiadane. I na sam koniec. Na sam koniec lecimy. Ale się trafił, popatrzcie, no. Całkiem fajnie. Myślałem, że nic nie będzie. Że to będzie jakiś powiedzmy kolejny smok, który mi się powtórzy, a tutaj się trafił. Kolejny smok premium. Jeszcze. Jeszcze. No właśnie, widać było, że mam Dexonga, ale tych smok ekskluzywnych, także nie wiem, czy on wiecie, jak będzie Tytanem zmieni swoje barwy. Zobaczymy to w kolejnym. Kiedy pyskat potrzebuje ekstra ręce lub hak, zawsze woła Furnace'a, żeby pomógł mu. Smash Balder and Melderock. Dobra, tak czy tak, jest to smok, który zazwyczaj pomaga pyskaczowi w pracach w kuźni. Także to by było. Zaraz zobaczymy, jakich smoków nam jeszcze brakuje ekskluzywnych. Nie, to są smoki, które poza niektórych Thunderbolt, Midersay. A, damy tu. Nieposiadane. Lecimy do końca. Lecimy. Screechiller.
W sumie to chyba ostatni smok premium, którego nie posiadam. Także całkiem fajna sprawa. No, jaki wielkolud, popatrzcie, jaki on jest w stosunku do Hunterbolta wielki. No nic, dobra. No i moi drodzy, oczywiście ostatnia rzecz na dzisiaj. Mamy słodkie, przesłodkie Gdronkeje, czyli związek, powiedzmy, owoc związku miłości osła i smoczycy ze Shreka. Tylko nie wiem, dlaczego jest 5, bo było przecież 6 ich, a jest ich 5, także nie wiem, co jest grane. Co mi tak było w jednym filmie, było ich 6, a później nagle w następnym było ich 5, jeden był taki czerwony, tego czerwonego brakuje, nie wiem, co jest grane. No i tutaj mamy, oczywiście pojawiła się promocja, mamy możliwość zakupienia smoczycy ze Shreka i kosztuje to bardzo dużo rund, nie będę mówił ile, bo się można za głowę złapać. Jest to smok oczywiście unikalny, on się kiedyś pojawił, można było go kupić we walentynki chyba 2 lata temu, czy rok temu. Natomiast dosyć długo się nie pojawił, no i dzisiaj mamy oczywiście z okazji Dnia Niepodległości w Ameryce. No właśnie, no i tak wygląda smoczyca, jako już taka troszkę większa. Wyślemy ją na trening. Smok całkowicie nie pasujący do Rise of Berg, ale wpisujący się w konwencję Dreamworksa. Także tak by to było. No oczywiście. W sumie niewiele większe niż Dronkej. taka prawda. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No dobrze. No i moi drodzy, myślę, że to by było na tyle. No mamy tutaj małe Dronkej. Nie wiem, dlaczego jest ich 5, a później się... Powinno być ich 6, a w jaki w tym interes Turcy mieli, żeby było ich 5 tylko to... Nie wiem, tutaj mamy oczywiście Snafanga jako Tytana. Chyba też gdzieś dostałem jakąś prośbę o niego. Także tak wygląda. Myślę, że w kolejnym odcinku no również Tytany na życzenie się pojawią. Moi drodzy, jakbyście chcieli, to pod spodem w opisie będzie link. Możecie się zapisać tam do naszej grupy na Facebooku Smoczki Tito. Tam będą oczywiście wszystkie nasze filmy, linki do filmów publikowane. Będziecie mogli sobie wcześniej je obejrzeć. No jak wiadomo, Facebook tnie trochę zasięg postów, także nie wszyscy do nich docierają, tak to na grupach takie rzeczy się nie dzieją. Oczywiście jakieś tam zawsze informacje, ciekawostki, możecie zadawać pytania. Postaram się odpowiedzieć, chociaż rzadko to kiedy robimy, w związku z, powiedzmy, z małą ilością czasu. Również jakiś tam może kiedyś konkurs zrobimy, jakieś konto soda do oddania, bo myślę, że jakieś tam znajdę nieużywane i no, podrasujemy je trochę gemami, smokami, także jakieś na pewno będzie kiedyś do oddania. Także myślę, że to by było, moi drodzy, na tyle. Chyba wszystko. Serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.